Witam serdecznie na kolejnym gnocie, w kolejny upalny dzień. My właśnie z Edziem wróciliśmy z lasu, bo pochodziliśmy sobie trochę za grzybami, ale nawet nic nie nagrywałem, bo ani grzyba nie znaleźliśmy, a chodziliśmy w miejscówkach w tych, gdzie tych Amerykańców znalazłem tyle, ale jest tak sucho. Kompletnie nic u mnie nie pada. Już nawet tych amerykańców żadnego ani jednego, nawet małego. Nie znaleźliśmy, a się trochę nachodziliśmy, bo to trzeba kawałek było przejść w tamtą stronę. No ale co się dziwić, że grzybów nie ma. Jak już Wam pokazuję, ile tu u mnie deszczu spadło. Już ten miernik, to tu mam, nie wiem, z półtora tygodnia, może dłużej. I spadło dokładnie tyle deszczu. Czyli kompletnie nic tu nie ma. No co zrobić? Trzeba czekać na deszcze. Na żadne grzyby się nie wybieram, póki dobrze nie popada i to najlepiej parę dni. A i takie deszcze się nie zapowiadają. Zobaczymy, czy w ogóle w tym roku się uda coś jeszcze zebrać. Ale dzisiaj lecimy robić solankę, bo jutro się zapowiada wędzenie kurczaków. A do wędzenia na jutro mam pięć ćwiartek z kurczaka i trzy takie eleganckie piersi. Układam wszystko w kamionkowym naczyniu. Najpierw ćwiartki. Piersi jeszcze w życiu nie wędziłem. Ciekawe jak wyjdą. No i dobra. Tyle mamy ułożone. I teraz przygotowuję solankę. Uszykowałem sobie tutaj 2 litry wody. Myślę, że mi spokojnie starczy, żeby zalać te mięso. Waga. Sól. niejodowana, taka zwykła, kamienna. Dam jakieś 75 gram, może 80 na litr wody. Czyli tak 150. O, 160 może być, i wsypujemy tutaj do tego mojego dzbanuszka z miarką, aby mi się tutaj nie przelało. Nie przelało się, no i teraz trzeba to dokładnie wymieszać jakąś drewnianą tą pałką. Najlepiej mam, mam jakąś, i mieszamy bardzo dokładnie, spokojnie i pieczołowicie, bo kto ogląda gnioty, ten wie. Że już kiedyś zrobiłem taki numer, że słabo wymieszałem, potem pełno soli zostało na dnie solanki, a mięso przeszło słabo. Wiem, że niektórzy do solanki dodają przyprawy, już jakieś liście laurowe i tak dalej, ale ja będę obgotowywał te mięso, znaczy obgotowywał, parzył, nie w gotującej się wodzie. Jutro, oczywiście, jak już obsuszę, w 80 stopniach i do tego wywaru który będę, wiecie, parzył. Tam dam przyprawy, bo lepiej przejdzie niż teraz w tej solance, to i tak ja to w lodówce będę trzymał, no bo nie mam gdzie jest ponad 30 stopni, to nie będę w takim gorącu. W lodówce to i tak by za bardzo nie przeszło. No dobra, mieszam, mieszam i zalewam. Solanka wymieszana, możemy zalewać. No spokojnie mi starczy te dwa litry. I teraz... Docisnąć czymś, jakimś talerzykiem, żeby nam mięso nie wypływało. I dociśnięte. Ja robię tak, że wkładam talerzyk i na to taką miseczkę z wodą elegancko nam nie wystaje. Można założyć przykrywkę i do lodówki na dobę. W moim przypadku to będzie jakieś 20 godzin, bo dzisiaj jest już po południu, a chciałbym jutro od rana zacząć obsuszać. Mięso gotowe, niech do jutra poleży w solance. A ja lecę tutaj pomierzyć tą budkę. Bo wczoraj rozmawiałem z panem i się dogadaliśmy, że zrobi mi całą ramkę pod to już gotową. Ja tylko sobie ją wbetonuję. Przywiozę Lublinem, tylko muszę panu podać wymiary tej podstawki, jaka ona tutaj ma być. To ona jest 91 na. zobaczymy, czy z tyłu będzie tyle samo. Mam nadzieję, że jak ta budka będzie wyżej, to te gołębie. Tutaj są, już ze wszystkimi się zmrowiły, nikt nikogo nie przegania, ale one śpią póki co, wiecie, na kurniku jest taki kłopot i mam nadzieję, że jak będzie wyżej, to się nie będą bały do niej wchodzić. Ja myślę, że póki co, to one się wiecie czego boją, perełki, 91 na 91 czyli 90 na 90 by było luks, metalowy taki wspornik, pół metra, tak ustaliliśmy, będzie dłuższy, znaczy wysokość będzie półtora metra tej podstawki, ale będzie zrobiona na 2 metry, żeby pół metra wkopać w ziemię i zabetonować i wymyśliłem, że podkopię ten w środku, no bo to już jak zrobię cztery dziury, to ile tam w środku zostanie, tyle co nic i też sobie wyleję betonem, to będę mógł sobie na przykład w przyszłości kiedyś obić te ściany i tam trzymać pasze, ziarna czy coś, zawsze będzie taki schoweczek, no bo robić cztery... Cztery takie placki, no to już zrobię cały kwadrat betonowy, tylko wiadomo, tam gdzie słupki, to głębiej tego betonu podleję. Taki jest plan. Także ramka na dniach powinna do mnie przyjechać znaczy, ja sobie ją przywiozę na dniach, no i będziemy jakoś to ustawiać. A jak już ustawię i zabetonuję ramkę, no to trzeba będzie zorganizować parę osób, takich jak wiecie, silnych chłopa, żeby to podnieść i ustawić na metrze. 50 Nie będzie to takie proste, bo jest to dosyć ciężkie, ale myślę, że damy radę. O, a tak przy okazji, patrzcie, tutaj chmiel mi dziko wyrósł i kury bardzo to lubią. Wskakują tutaj na te płoty i cały czas to obdziubują. Tylko nie przeskakuj na drugą stronę, bo potem nie potrafisz wrócić. Ja im tutaj już szpadel jest przygotowany, bo jak nie potrafi wrócić i latają za płotem, tutaj widzicie, jest aż wydeptane przy płocie. Jak przelecą, to przed wieczorem wykopuję tutaj dziurę, no i one jak latają, to w końcu przejdą. Najlepiej jest, jak wykopię dziurę, pójdę sobie do domu, nie zwracam uwagi, bo jak je ganiam, żeby tutaj trafiły, to przelatują, no bo i uciekają, wiadomo. A jak na spokojnie chodzą, to w końcu, w końcu tutaj trafią i zawsze wracają. No tylko trzeba się podkopywać, potem zasypywać, żeby nie zapomnieć, bo potem powychodzi cała reszta. Łobuz już tutaj na mnie się czai, żeby... Żeby mnie utuc Tu gdzieś szyszki rosły tego chmielu A tam rosną dalej kawałek A jak tylko kamerę wyłączyłem I mnie utuk w nogę Łobuz, bo zaraz i ty pójdziesz do wędzarki Jak będziesz się tak zachowywał Ale ja już dobrze wiem, że ci Do rozumu nie przetłumaczę O jest, dużo tutaj tych szyszek chmielu I wczoraj sobie jedną zjadłem Ale to gorzkie Jak piołun Masz łobuz, zjedz tej gorzkiego sobie Tak, gorzkiego to nie zjesz o, akurat ta kura podbiegła. I widzicie ją? Mam takie z dwie czy trzy kury właśnie wszystkie te rosy, co im tak pióra. Tutaj przy ogonie schodzą, na głowie. No najprawdopodobniej jest to od zbyt dużej ilości kogutów, bo je podsypywałem tą ziemią okrzemkową, tym, tamtym, kombinuję, ale żadnych tych, żadnych pasożytów nie widzę na tych piórach, bo oglądam te kury czasami. No nic tam nie ma niepokojącego. Najprawdopodobniej to jest właśnie to, że jest za dużo kogutów, a niestety prawie wszystkie, oprócz jednego, mają u mnie dożywocie. No i nie wiem, co z tym zrobić. No, więcej kurby się przydało, to może by to się jakoś rozłożyło, ale widzę, że te koguty to mają właśnie kilka tych ulubienic, to jeden przez drugiego na nie skacze, a są takie kurki, że tam oni się nimi nie interesują. O, i balbinka jest ze wszystkimi, też wam tego nie pokazywałem. Wczoraj chciałem balbinkę złapać, przenieść do tej budki. ona tak się darła, tak mi uciekała. Że nie mogłem jej złapać. No to tak po minucie dwóch, jak ją ganiałem, mówię: No to skoro ty tak biegasz, że ja cię nie mogę dogonić i złapać, no to już chodź sobie ze wszystkimi, to znaczy, że ta noga jest w miarę. No widać po niej ogromną poprawę, no ale jeszcze idealnie nie jest. Balbinka, przejdźcie kawałek. No już tak chodzi elegancko, ale no, ciut widać, że ta noga jej doskwiera. Jak będzie się pogarszało, to ją znowu przełożę do osobnej budki, do izolatki. A jak nie, to już sobie tutaj zostanie. O, już! W większości wody nie ma. Trzeba im wymienić wodę. Tylko najpierw Edziowi puszczę tam zraszacza, żeby on tam się zainteresował. Już odpoczęłeś po wyprawie do lasu? Bo mnie to jeszcze nogi bolą. No ja wiadomo, woda odkręcona, ale ona jest odkręcona tylko po to, żeby on tam się zajął. To ja sobie spokojnie tutaj wymienię, bo jak wymieniam przy nim, to on tak piszczy. Że aż mi go szkoda, bo chciałby się bawić No a to sobie tutaj psiuka Ale tak przy okazji podejdę Bo wczoraj lałem tutaj wodę do Dobrych kilka godzin Cały mecz Polaków i jeszcze z godzinę przed I godzinę po Także trochę godzin się lała ta woda Nawet widać po ziemi tutaj na drodze No i zobaczymy Dzisiaj zrobię to samo do oczywiście wieczorem tak głównie poleję Teraz to tam chwilę i zobaczymy czy to coś daje. no Po pierwszym dniu to wiadomo, że nie widać efektów, no ale jak tak z tydzień będę robił, to się okaże czy jest jakaś różnica. Bardzo dużo osób mi pisało, żebym kupił nasiona kończyny i tutaj sobie w to wysiał, że kończyna na takie piachy bardzo się nadaje i zamówiłem sobie, zamówiłem sobie 2 kg. Teoretycznie to jest na 800 m2, czyli tu gdzie jest ta trawa wyschnięta, ta żółta, powinno to wystarczyć. Na początku przyszłego tygodnia to mi przyjdzie. No i sobie to wysieje, Zobaczymy, czy to coś da. A tutaj moje kwiatuszki. O, zrobię Wam zbliżenie na kwiatki. Bo parę osób pisało, żebym zrobił zbliżenie. To mi napiszą co to jest. To parę osób pisało, że to jakaś potu... potulanka, portulanka. Jakoś tak. Wiecie, ja kończyłem podstawówkę, a nie botanikę. Ten to jakiś inny. I się nie znam. Ale co dzień jest ich więcej. I tutaj ciut Ciut sięga ten zraszacz, także też trochę wody dostaną, nie na całość, ale trochę zahaczy. Idealny jest ten zraszacz dla niego, bo on się wybiega, wylata, trochę schłodzi. I tam tak 10-15 minut przychodzi na taras i leży dalej. Jak się zmęczy, no bo nie jest on dla niego aż taki atrakcyjny jak ktoś na ziemi. Na ziemi to już po 10-15 minutach to by próbował to pogryźć, rozszarpać a i tak dalej. A tego nie sięgnie i w końcu mu się to nudzi. Także nie przepracuje się raczej, nie zamęczy, a rozrywkę ma. Ja mogę sobie tam wtedy z wodą działać, bo każde roboty można przy nim robić, aby woda się nie lała. O, grzybów nie zebraliśmy, ale chociaż trochę zielonki królikom. I już prawie całą opędzlowały, tam resztka tylko została. Ale tej zielonki to też mało wszędzie i taka sucha, że nie wiem. I szybciutko wymieniamy wodę, póki Edziu się nie zmądrzy, że tu jest taka akcja. Oczywiście przenieść się tego nie da. Trzeba tak o, im tutaj rozlać, szybko wymyć i niech sobie leci. Tutaj się nalewa. No, tylko żeby ten wąż nie wypadał. Dobrze jest i teraz można jeszcze szybko kaczce i kaczakom zmienić. Jakbym ja chętnie je puścił już na wolność, bym miał spokój z tym działaniem tutaj. No, ale jeszcze chwilkę, jeszcze ciut za małe są te kaczaki, bo gęsi je gryzą. Znaczy gryzą, skubią no. i boję się, że mi zatuką. Jakby mi zatukły mojego współlokatora, to by mnie upiek chyba. Oczywiście bez balbinki. Na, no, ja już widziałem, jakie wtedy wypuściłem, jak do nich się zleciały całą trójką, bez balbinki, bo balbinka, o ile dobrze pamiętam, była już odizolowana wtedy. No to mało zabrakło, żebym był wtedy w chałupie albo coś, to by je rozszarpały. No takie skubały, że nie wiem. Woda wymieniona, a kamera się przegrzała oczywiście w połowie gdzieś mojego gadania, albo i wcześniej, bo nie wiem kiedy, dopiero jak do niej podszedłem, to zauważyłem komunikat, że się przegrzała. Ja czasami to mam wrażenie, że ona się nie przegrzewa, tylko tego mojego ględzenia już nie może słuchać. Tym młodym kaczakom też już wymieniłem wodę. Nie wiem, czy to się nagrało, czy się nie nagrało, ale z nimi mam taki kłopot, że je gęsi strasznie ganiają i o ile ta większa kaczka, ta otamta, to już jest na tyle duża, żeby sobie dała rada, ale mojego współlokatora to naprawdę mogą zadziobać, znaczy zaszczypać chyba bardziej gęsi. No i o niego się martwię. No to jednak był mój współlokator. Jesteśmy trochę zżyci ze sobą, razem mieszkaliśmy. A ja bardzo nie lubię mieszkać z kimś w pokoju. Parę razy mi się w życiu zdarzało gdzieś na jakichś stacjach czy w akademiku, i powiem wam, że nawet jak kogoś bardzo lubiłem. I bardzo dobrze się z nim generalnie mieszkało, to jednak zawsze był to dla mnie duży dyskomfort, żeby z kimś mieszkać w jednym pokoju. A tutaj ten kaczak ze mną mieszkał no i się dogadywaliśmy bardzo dobrze. Także no szkoda by było, chyba bym te gęsi upiekł za karę, jakby mi go za, zaskubały albo zadziobały. Dlatego jeszcze się obawiam, niech one jeszcze troszkę podrosną. No już niedużo, ale no ale jeszcze trochę no. Balbinka, wskakuj do wody. Już tylko ty zostałaś na zewnątrz, całe rodzeństwo w środku, ale ona tak się mało lubi jakoś kąpać. Rzadko wchodzi do środka, ale zdarza jej się, już nawet dzisiaj widziałem, że się kąpała. A ty jeszcze się nie zmęczyłeś? Pół dnia żeśmy łazili po lesie za tymi grzybami, ani grzyba nie znaleźliśmy. Ale ile on ma energii teraz? Naprawdę mimo że jest gorąco, dużo więcej niż miał przed ograniczeniem Jedzenia, teraz to mu tak bardziej wyliczam. Sobie bym wyliczał, to by było dobrze. No tak wiecie, od września niby dieta, ale na razie wyjadam jeszcze co miałem w lodówce. No i właśnie dlatego też będę wędził jutro kurczaka, a nie jakieś pyszne boczusie i takie rzeczy. No. Trzeba na trochę chudsze mięso przejść, mniej węglowodanów, no wiadomo. Jak się zmęczysz to przyjdź, to cię zamknę do końca i kury puszczę na zielonkę. Niech trochę polatają na zielonkę. Żeby tu było zielono, to by było dobrze. No ale tutaj chociaż trochę jest. No i tam przy Lublinie rosną te roślinki, co gęsi bardzo lubią. No to taki plus. Już zmęczyłeś się? No to chodź. Dostaniesz kolację, puścimy kury. Poleż trochę, unormuj sobie oddech. To wtedy dostaniesz iść. A tu mi wapno przyszło. Na dniach będziemy wapnować grzędy chociaż. A może i ściany od razu w kurniku. No zobaczymy. Kolacja podana, można puścić towarzystwo na zielonkę. I przy puszczaniu przypatrzymy się balbińce, jak ona sobie radzi. Dobrze sobie radzi, już prawie, że nie ma śladu. Ja to się zawsze śmieję, bo ona ma takie małe skrzydełka i one wszystkie je rozkładają, jak lecą, a ona ma takie, nie wiem, z pięć razy mniejsze, jak reszta tej bandy. O właśnie, te roślinki tutaj, co rosną przy Lublinie, co gęsi bardzo lubią. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Wniosek z tego gniota jest taki, że grzybów nie ma, przynajmniej w mojej okolicy, ani jednego nie spotkałem. Jednego psiaka, przepraszam, ale był tak suchy, jakby był już suszony. No i to wszystko, co tutaj było, póki dobrze nie popada, to nawet się nie wybieram do lasu, no bo jest tak sucho, że, że tragedia. Tutaj, nawet niedaleko, to. W ciągu tygodnia chyba trzy razy się paliło. Na szczęście strażacy bardzo szybko ugasili, jak tylko ściółka się tam tliła, z tego co widziałem po zdjęciach. No ale ryzyko pożarowe jest duże. Obawiam się, że niedługo mogą wprowadzić zakaz wchodzenia do lasów przez tą suszę. No zobaczymy, oby popadało, ale wszystkie prognozy mówią, że póki co padać nie będzie, niestety. Oby był deszcz, ja na wieczór jeszcze oczywiście popodlewam i zobaczymy, czy te podlewanie Coś daje radę. Jakby ktoś był zainteresowany moim wędzeniem, to zapraszam na jutro. Na siódmą rano, a na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!